Prawo i Sprawiedliwość nie rezygnuje z próby przeforsowania ustawy metropolitalnej i włączenia około warszawskich powiatów w granice miasta. Poseł Sasin ogłosił nawet przeprowadzenie konsultacji społecznych. Czy to są prawdziwe konsultacje i czy ta ustawa jest w Warszawie potrzebna? W Warszawie potrzebne jest myślenie o tym, jak zbudować związek metropolitalny gmin, które się na to zgadzają, które tego oczekują i które będą na tym korzystały. A Prawo i Sprawiedliwość proponuje, abyśmy zbudowali związek polityczny, na którym skorzysta partia i jej wyborcy. Nie ma to nic wspólnego ze społeczeństwem obywatelskim, a demokracja lokalna tak naprawdę zostaje przetrącona. Ten kręgosłup normalności, który zbudowany w roku 90, dzisiaj pozostaje kasusem, który będziemy wspominali jako coś pięknego. Prawo i Sprawiedliwość nie ma dobrego planu na Podwarszawę, dlatego próbuję ją włączyć do Warszawy. Ja, jako mieszkaniec Wołomina, okolicznej gminy, która ma być włączona, chciałbym decydować, chociażby w referendum, dlatego dziwię się, że wojewoda mazowiecki podejmuje takie rozwiązania, jak na przykład zakwestionowanie referendum warszawskiego. Dobra ustawa metropolitalna dla Warszawy powinna zawierać trzy elementy. Po pierwsze, powinna być skonsultowana z mieszkańcami, a nie tak jak Prawo i Sprawiedliwość konsultuje ze studentami, którzy jeszcze nie ma ich w zapowiedzianych miejscach. Powinna dawać przeświadczenie, że wszyscy na tym skorzystają, czyli i warszawiacy, i mieszkańcy okolicznych gmin, a dzisiaj korzystać będą na tym tylko politycy PiS-u. I w końcu po trzecie, powinna realnie określić, jakie to będą koszty i dla gmin okołościennych, i dla Warszawy. Jeżeli byśmy to wiedzieli, mielibyśmy jasne stanowisko, co w tej sprawie robić. Dzisiaj jest chucpa polityczna, która ma służyć pomocy Sasinowi. Ale okaże się, że tak jak i w tym przypadku, jak i w kolejnych, Prawo i Sprawiedliwość się przeliczy przegra te wybory.